Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Pewien nieśmieszny dowcip mówi, że PiS doskonale zdaje sobie sprawę, że my, Polacy, lubimy niskie podatki i dlatego ma dla nas całą masę nowych niskich podatków. Dlaczego jest to nieśmieszne? Bo jest prawdziwe. Wygląda na to, że po wyborach prezydenckich czeka nas co najmniej 9 nowych. To już tak nie do końca niskich podatków, bo PiS zamierza z każdego z nich ściągnąć dobrze ponad miliard złotych, a jest ich kilka, a z niektórych to nawet prawie 4 miliardy złotych zamierza ściągnąć. I nie oszukujmy się, mimo że te podatki są różne, różni są płatnicy, czyli ci, którzy będą pieniądze ostatecznie do fiskusa zanosić, to na końcu i tak zawsze zapłacimy my. Zwykli ludzie, konsumenci, ludzie, którzy chodzą do sklepów, ludzie, którzy kupują określone towary i usługi. Te wszystkie podatki, które za chwilkę zamierzam wymienić, nazwać i omówić, łączą dwie cechy. Po pierwsze, wszystkie już wiadomo, że będą, i wszystkie wiadomo, że będą dopiero. Po wyborach prezydenckich Anno Domini 2020. Niektóre z nich są już oficjalnie zapowiedziane, i na 100% wiadomo, że będą po wyborach. Inne. Wiadomo, że będą, ale nie do końca wiadomo, kiedy będą, czyli nie wiadomo, czy w czerwcu, czy może bardziej we wrześniu, ale też wiadomo, że będą na 100%. Natomiast jeden czy dwa są to informacje nieoficjalne, zakulisowe, ale też wiadomo, że wcześniej czy później te podatki zostaną wprowadzone, gdyż na przykład obowiązek wprowadzania tych podatków jakby wprowadza czy wymusza Unię Europejska, a Prawo i Sprawiedliwość już pokazało, że bardzo, bardzo chętnie robi złe rzeczy, które Unia Europejska każe, zwykle robi to po cichu i mówi, że nie miał wyjścia, bo zła Unia kazała. Oczywiście, że miał wyjście PiS umie się y Unii Europejskiej postawić, jak jest to dla jego dobra, ale jak już by to było dla dobra klientów banków, to nie do końca. Dobry przykład takiego działania. Jest to prawo, które pozwala bankom zabrać pieniądze skąd klientów, przewłaszczyć, tak zabrać na stałe. Jeśli bank uzna, że gdyby tego nie zrobił, to by zbankrutował. Jest to przepis, który wymyśliła Unia Europejska pis to bardzo chętnie po cichu wprowadził do polskiego prawa i przez lata mówiłem tylko o tym ja, będąc szkalowanym, że nieprawda przecież nikt by takiego kretyńskiego prawa nie wymyślił, mimo tego, że powoływałem się dokładnie na dziennik ustaw, aż tu niedawno gruchnęło, bank w Polsce miał bankrutować i zabrał pieniądze skąd kąt. Klientów, ładne miliony tam poszły w niebyt. Na razie tylko skąd przedsiębiorców i samorządów, ale to te przepisy pozwalają również zabierać szarym obywatelom. Także, moi kochani, przygotujmy się na naprawdę nieciekawy czas po wyborach i jeden takie zdanie, komentarza ogólnego wydaje mi się, że to jest troszeczkę nie fair. Ponieważ co do zasady, podatki powinno się wprowadzać od początku roku, a przynajmniej. Na pod koniec zeszłego roku, czy w tym wypadku w grudniu 2019, powinniśmy się dowiedzieć o wszystkich podatkach, jakie będą obowiązywać w 2020. Nawet gdyby one miały obowiązywać np. z czerwca, to powinniśmy o tym już wiedzieć w grudniu e, roku poprzedniego, bo takie są zasady. A nie wprowadza się nowych podatków, a więc nowych obciążeń w trakcie roku fiskalnego, a już na pewno nie powinno się robić czegoś takiego, że jest się cicho, cicho, cicho i wprowadza się po wyborach, bo to niewątpliwie jest ze względów politycznych, bo jak te podatki zostaną wprowadzone, jak już powiedziałem na samym początku, zapłacimy to my, a więc to my będziemy musieli się użerać z drożyzną, która w związku z tymi podatkami jeszcze bardziej się pogłębi. Pierwszy podatek, taki mały, niegroźny fajnie się nazywający, to opłata recyklingowa. Jest to opłata między innymi od plastikowych torebek używanych w sklepie. Wydaje się niegroźna, no przecież recyklingować trzeba, prawda? Chyba nie chcemy, żeby te plastikowe torebki i inne produkty zalegały na hałdach, tylko trzeba to recyklingować. No, tyle tylko, że po pierwsze. Ech, PiS zamierza z tego tytułu przytulić, uwaga, półtora miliarda złotych do końca roku, a podkreślam, to będzie wprowadzone dopiero po wyborach, czyli... To jest de facto 1,5 miliarda za pół roku, a więc za cały rok to byłoby 3 miliardy złotych. Kupa forsy. W związku z tym, sklepy będą musiały to niejako zapłacić ze swoich y, zysków, a w związku z tym będą musiały więcej zarobić, więc podniosą są marże. A jak podniosą marże, to wzrosną ceny. Dziękuję. Na końcu za to zapłacimy my. Poza tym, y, druga kwestia jest taka, że. To opłata jest myląca. Bo to wcale nie jest tak, że dzięki temu, że przedsiębiorcy za, w, tym, w tym przykładzie sklepikarze, że skoro zapłacą ten podatek, to te plastikowe torebki i inne takie śmiecie znikną z naszych ulic i będą recyklingowane. Nie. To znaczy, że te śmiecie nadal będą produkowane, nadal będą zalegać na wysypiskach, tyle tylko, że z, z tytułu Wyprodukowania tych śmieci, sklep zapłaci do budżetu, a budżet to może wydać na wszystko, nawet na dotacje dla telewizji publicznej. Czyli i tak będziemy tonąć śmieciach, tyle tylko, że rząd przytuli za to trochę kasy. Alternatywą byłoby wprowadzenie nie dla sieci handlowych, tylko dla producentów towarów że muszą oni zebrać tyle surowców wtórnych, ile wytworzyli. Do produkcji swoich opakowań, czyli jeśli ktoś na przykład pakuje swoje produkty w papier to i, wytwo i w zapakuje swoje produkty w skali miesiąca, na przykład w 20 ton papieru, to musi ściągnąć 20 ton makulatury i poddać recyklingowi. A jeśli ktoś wytworzy 20 ton plastiku, bo pcha na przykład swoje produkty w plastikowe tacki albo plastikowe butelki, to musi tyle samo ton plastiku zebrać z rynku i przetworzyć. Wtedy budżet nie zarobiłby nawet złotówki, ale śmiecie nie walałyby się po ulicach czy wysypiskach, tylko byłyby przetwarzane. Wtedy zyskałoby środowisko, wtedy zyskalibyśmy my. Ale budżet nie zarobiłby pieniędzy. Także nie dajcie sobie wmówić, że to jest po to, żeby chronić środowisko. Nie. To jest podatek, który pod pozorem ochrony środowiska daje dodatkowe dochody do budżetu. Kolejny, kolejny podatek, który będzie wprowadzony, jest to podatek od od suplementów diety, a konkretnie od reklamowania suplementów diety, agencje reklamowe, które przygotowują kampanie reklamowe suplementów diety, będą musiały płacić 10% podstawy opodatkowanej, a podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Czyli mówiąc krótko, rząd tutaj racjologiczny, czy jakby powód, dla którego jest to wprowadzane, jest taki, że rząd uważa, że te suplementy diety to nie do końca są dobre, i tam one czasem nie działają, a w ogóle te reklamy to wprowadzają klientów w błąd. I klienci jedzą te suplementy, diety, wydając pieniądze, często niepotrzebnie, bo te suplementy bywają kompletnie nieskuteczne, a inne bywają czasem wręcz szkodliwe. I to niedobrze, żeby było tyle reklam tego, w związku z tym um, PiS wprowadza ten podatek. I znowu. To, co powiedział PiS, jest prawdą. Tyle tylko, że działanie jakie PiS przedsięwziął nie ma nic wspólnego z przeciwdziałaniem tym patologicznym sytuacjom, a Pis zamierza po prostu wziąć taki swoisty hararz za tolerowanie patologii w wysokości 10%. Ja się zgadzam z tym, że reklamy suplementów diety często wprowadzają w błąd. Więcej. Ja uważam, że to w ogóle reklamy w Polsce wprowadzają w błąd. Bardzo, bardzo często. Tyle tylko, że czy agencja reklamowa zapłaci 10% podatku, czy nie zapłaci 10% podatku, to ta reklama i tak będzie wprowadzająca w błąd. Więcej powiem. Wydaje mi się, że jak taka reklama, taka cała kampania będzie droższa, to będzie większy wymóg na agencję reklamową, która ją robi, żeby ona była bardziej skuteczna. A jak. A im ma być bardziej skuteczna, tym zwykle oznacza, że ma być bardziej kłamliwa, czyli będzie jeszcze gorzej niż było. Prawda? Tak, alternatywą do ściągania podatków zamiast za tolerowanie patologicznej sytuacji, byłoby wymuszenie braku zgody na patologię. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych jest tak, że za wymitowanie. znaczy za wytworzenie i wprowadzenie do obiegu. Kłamliwej reklamy się odpowiada. Nie telewizja odpowiada za emisję, tylko ten, kto ją zlecił, ten, kto ją wyprodukował, i za to można bardzo porządnie beknąć, bo yy, nie dość, że mogą ci karę yy, przyfalić bardzo, bardzo porządną. No to konsumenci, wprowadzani w błąd przez taką reklamę, masowo idą do sądu, masowo wygrywają i wygrywają bardzo duże sumy, yy, w związku z tym no, nikt się tam nie ośmieli. Kłamliwej reklamy wypuścić. Bo możesz za to nawet zbankrutować. A w Polsce? A w Polsce hula i dusza, piekła nie ma. UOKIK zachowuje się, jakby był instytucją czysto fasadową, nawet nie z dykty i prawie nic nie robi, a jeśli robi to po, tak, to po tak długim czasie, że już nikt nie pamięta, o co tam chodziło, dyrektorzy, prezesi już się dawno pozmieniali, więc nawet jeśli firma X w końcu beknie za y, złe rzeczy, które zrobiła, to tych ludzi, którzy to robili, tak już dawno nie ma, więc i Ksiński zawinił, i Grekowski odpowie. W związku z tym i Ksiński idzie do innej firmy i dalej robi to samo. Skoro uważa, PiS uważa, że reklamy suplementów diety są nie w porządku, że wprowadzają w błąd, że przez to ludzie kupują niepotrzebnie te produkty, to niech uniemożliwi robienie takiej reklamy, bo niektóre suplementy, diety są zupełnie w porządku. Ja, na przykład, jako konsument, chciałbym móc ufać reklamie. Chciałbym, żeby reklama, która zawiera informacja nie tylko jo, 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 patrz jaki fajny proszek, albo jo, jo, zobacz wycieczka na Kanary, tylko taka, która zawiera jakieś informacje, która mnie informuje, że jest na przykład środek odchudzający, albo środ środek na zmniejszenie apetytu i tak dalej. Chciałbym, żeby, żeby te informacje, które tam są zawarte, żebym ja mógł traktować jako rzetelne. I ktoś to powinien weryfikować. I gdy one są w sposób oczywisty nierzetelne, to powinny być sankcje. Zamiast tego PiS przytuli sobie 10% od yy, kosztów kampanii takich produktów. Proszę bardzo. I w tym momencie już nie będzie problemu. Kolejny podatek, to znaczy to się ładnie nazywa opłata, są to przychody 2 miliardy. 2 miliardy z tego tytułu PiS przytuli, yy, czyli tyle, ile dał telewizji publicznej, polskiemu radio i tak dalej. Słuchajcie, to jest sprzedaż, sprzedaż prawda emisji CO2. I to jest o tyle bulwersujące, że zapewne słyszeliście od Prawa i Sprawiedliwości, e, i słusznie, że na przykład za prąd musicie płacić tak bardzo dużo, y, ponieważ y, no, te prawa do emisji CO2 są drogie, i elektrownie muszą płacić za te prawa do emisji CO2 i w związku z tym y, no, to prąd musi być droższy. I inne firmy, które emitują te CO2, też muszą płacić, więc. Więc sorry, no jest drożej. I to jest prawda. Tego pis zapomniał Wam powiedzieć, że jednym z podmiotów, który sprzedaje te prawa do emisji CO2 jest właśnie on, rząd. I on mają z tego hajs, 2 miliardy złotych. Czyli zamiast robić na przykład te chocki klocki z dopłatami, yy, dla elektrowni, żeby zamrozić ceny prądu, albo z jakimiś zwrotami dla ludzi w pierwszym progu podatkowym, na czym się pożywią głównie urzędnicy, którzy będą to wszystko liczyć, to mógłby po prostu elektrownią schandlować prawa do emisji CO2 poniżej kosztów, to znaczy poniżej ceny rynkowej. Prawdzie, zapewne byłaby to. Byłoby to uznane jako pomoc publiczna, ale zawsze można wystąpić o zgodę do Unii Europejskiej na taką pomoc publiczną. Poza tym, moim skromnym zdaniem, czy oni by schandlowali taniej prawa do emisji CO2, w związku z tym byłyby niższe koszty produkcji, w związku z tym produkt byłby tańszy, czy um, produkt jest droższy, ale PIS zwraca część pieniędzy wydanych na produkt, to jest mniej więcej to samo, bo Ważne, że dla klienta końcowego ten produkt kosztuje dokładnie tyle samo, tylko raz po prostu taka jest cena, a raz mu się zwraca. Ludzie podejmując decyzje zakupowe, biorąc, biorą pod uwagę cenę tą ostateczną. W związku z tym, mówiąc krótko, jakby produkt był droższy, to ludzie prędzej by zainwestowali w technologie energooszczędne, wymienili sobie żarówki, czy tam świetlówki na LEDy, które w tej chwili są Najtańsze, jeśli chodzi o pobór prądu. Wymieniliby na przykład sprzęt AGD z jakiegoś takiego Dena, AAA, -a, który potrafi wielokrotnie mniej brać prądu. Wymieniliby telewizor na nowszy, chociaż to lodówka najwięcej bierze. Pralkę by wymienili na jakąś nową i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale ponieważ ten prąd ze względu na działania PiSu jest dla nich cały czas taniej. No to zużywają tyle, ile zużywają. 2 miliardy. Kolejna, kolejny podatek, który już jest. Ale będzie zmieniony troszeczkę. To uwaga, opłata solidarnościowa. Opłata solidarnościowa została wprowadzona po strajkach ówczesnej pani Ewy Hartwig, która dzisiaj jest posłanką Ewą Hartwig, którą pozdrawiam, która to zrobiła taki strajk okupacyjny w Sejmie. Tam była z tego straszna burza. Ona walczyła o pieniądze dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Argumentując to w ten sposób, nie ukrywam, że do mnie ta argumentacja dość trafiała. Może forma tego protestu była mm, niespecjalnie fajna, ale mm, argument, który za chwilę powiem, do mnie trafiał, że ci dorośli niepełnosprawni to są tak trochę jak dzieci w tym sensie, że wymagają cały czas opieki i w związku z tym powinni dostawać. Całe życie 500 plus, no bo skoro oni są jak dzieci w tym sensie, że wymagają cały czas opieki, jak dzieci? A ja powiem, że mi się wydaje nawet, że więcej, bo wydaje mi się, że nad takim niepełnosprawnym dzieckiem dorosłym to trzeba się więcej opiekować niż na przykład nad 16-latkiem czy 15-latkiem, chociaż może jak kiedyś będę miał 16- czy 15-letnie dziecko, to uznam, że tak jest odwrotnie, bo tam wiecie. Zwłaszcza jak masz kurtę, córkę i musisz upilnować całe miasto, nie? No właśnie, no niemniej jednak ten argument był słuszny i, i, i rzeczywiście los osób niepełnosprawnych w Polsce e, za fajny nie jest. On nie jest nie za fajny nie tylko dlatego, że. Te zasiłki są niskie, ale również dlatego, że utrudnia się ludziom niepełnosprawnym zaradnym, którzy chcieliby pracować, utrudnia się tą pracę. Tam pefron, inne rzeczy. Strasznie dziwnie to działa. Bardzo, bardzo dziwnie. No niemniej jednak, yy, ona walczyła o te pieniądze. No i PiS sobie wymyślił, że, że zrobi coś, co mi się nie podobało, bo tak w sposób taki swoisty skłóci ludzi najlepiej zarabiających z ludźmi niepełnosprawnymi. I postanowił dać im te pieniądze, ale nie z budżetu, tylko ze specjalnego funduszu, czyli poza budżetem, żeby tam ten wskaźnik, jakim jest Dzień Wolności Podatkowej, się nie przesunął. Do którego będą pochodziły pieniądze z tzw. Tak daniny Solidarnościowej. Ta danina Solidarnościowa to faktyczny trzeci próg podatkowy. Jeżeli ktoś zarabiał więcej niż milion złotych, czyli bardzo dużo pieniędzy, no to musiał zapłacić chyba 4% od kwoty powyżej miliona do tego funduszu, i z tego funduszu dostawały ludzie niepełnosprawni. No Jawne skłóce, próba skłócenia ze sobą dwóch grup społecznych, na szczęście nieudana ale niestety też nikt się za tymi najbogatszymi nie upomniał, no i teraz zaczynamy powoli doświadczać na własnej skórze, na razie bardzo, bardzo powoli tego wierszyka. Jak przyszli po brodatych, siedziałem cicho, bo się goliłem. Jak przyszli po kudłatych, siedziałem cicho, bo miałem krótką fryzurę. Jak przyszli po ogolonych z krótkimi fryzurami, to już nikt się po mnie nie upomniał, bo, bo już nikogo nie było, prawda? Co pis, co PiS zamierza zrobić? To są przecieki, to są przecieki, PiS zamierza Zmierza obniżać tą, ten próg, od którego trzeba płacić podatek solidarnościowy. W tej chwili jest milion, a z przecieków wiadomo, że mają to zmniejszyć na pół miliona. I teraz, tak, pół miliona to jest nadal bardzo dużo, prawda? Większość ludzi w Polsce nie zarabia pół miliona złotych rocznie. Ba uważam, że no większość ludzi w Polsce nie zarabia nawet 100 tysięcy złotych, więc tym bardziej pół miliona, prawda? E, przecież ten drugi próg podatkowy, który tam jest bodajże to 85 czy 86 tysięcy złotych, to jednak przekracza mniejszość. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że... Sam fakt obniżania tego progu już jest niebezpieczny. Bo teraz pół miliona, potem może 250 tysięcy, potem może 100 tysięcy, a potem może że tak stwierdzam, że może jednak każdy, może na przykład dołożą to do drugiego progu, a potem może stwierdzam, że tak może każdy to powinien płacić, może w mniejszej, w mniejszej kwocie, w mniejszej liczbie procentach, tu ale jednak wszyscy. I się okaże, że, że wszyscy po prostu mamy dołożone, dołożone nowe parę procent do podatków. I dlatego jest to niebezpieczne. Bo i kochani, dlatego trzeba się sprzeciwiać podatkom wszystkim, które są niesprawiedliwe, nieuczciwe, niezależnie od tego, czy nas dotyczą, czy nas nie dotyczą. Bo pamiętajcie, że do tego, żeby zło zatriumfało dać światem, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili, żeby milczeli. Także to jest przeciech na razie, to jest nieoficjalne, ale chcą obniżyć podobno pułap czy próg od którego płaci się podatek solidarnościowy z miliona na pół miliona złotych, a wejdźcie sobie na pracuj.pl, na te kalkulatory wynagrodzeń, to zobaczycie, że o ile powyżej banki w Polsce to zarabia jakoś bardzo mało ludzi, to jest kilkanaście tysięcy ludzi, o tyle powyżej pół miliona na, no to to już jest Sporo, sporo więcej, że się e, tak wyrażę, więc ten, jakby, zasób ludzi, którzy będą płacić, jest dużo, dużo większy. E, kolejny podatek e, podatek, który już jest wprowadzony, ale zawieszony po, po wyborach ma być podobno odwieszony to podatek handlowy od sklepów wielkopowierzchniowych. E, jest to podatek, który badać 1 y, miliard 7 70 milionów złotych. Nie miejmy żadnych złudzeń, że powierzchniówki przerzucą ten podatek po prostu na nas. Czyli kolejny jakby impuls do podwyższenia cen w sklepach. I teraz, żeby nie było wątpliwości, tak mi też się nie podoba, że duże sieci handlowe de facto nie płacą podatków. Albo płacą je dużo mniejsze niż powinny. Natomiast no, nie miejmy złudzeń. Każdy nowy podatek zostanie przerzucony na klienta, a już i tak jest drogo. Już i tak jest drogo. Kolejny podatek to jest podatek cyfrowy. Niedawno minister cyfryzacji, pan Kościński, powiedział, że będą wprowadzać ten podatek, ponieważ, cytuję, Polacy coraz więcej czasu spędzają w cyberprzestrzeni, coraz więcej pieniędzy wydają online, w sieci i te firmy nie płacą podatku, albo przynajmniej nie płacą go w Polsce. I pan Kościński, minister finansów, chciałby, żeby płaciły. Powiem Wam szczerze, nie powiedzieli, ile chcą mieć z tego podatku, natomiast. Ten pan mówi, że w tej chwili pracują tylko nad tym podatkiem, co jest oczywiście zapewne prawdą, tylko jednocześnie swoistą grom z, z dziennikarzem. Wszystkie inne podatki mają już opracowane, w związku z tym nie pracują nad innymi podatkami, tylko nad tym, bo wszystkie inne już są, już są opracowane. Podatek cyfrowy jest to podatek, przed któremu się bardzo mocno sprzeciwiają Amerykanie. Morawiecki pan chciał już wprowadzić podatek cyfrowy. On był nawet uwzględniony w budżecie. Nie pamiętam, czy już w 2009, na 2019, ale na 2020 na pewno był uwzględniony. No i przyjechał do Polski wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i ogłosił, że Polska się wycofuje z tego podatku, stojąc koło premiera albo prezydenta. Nie pamiętam. No a tamten grzecznie pokiwał główką: no tak, tak, wycofujemy się. No, no i wycofali się. Więc teraz jest pytanie, czy już jest uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi jako z wierzchnikiem faktycznym rządu prawa i Sprawiedliwości, no bo chyba tylko faktyczny zwierzchnik może pozwolić sobie na taką akcję, że ordynarnie, publicznie pokazuje, że Polska to chyba nie jest suwerenny kraj, bo jakieś obce mocarstwo, obcy politycy publicznie ogłaszają, co Polska zrobi, w w ramach swojej suwerenności podatkowej, czyli jakie podatki wprowadzi albo nie wprowadzi. Zresztą Amerykanie też sobie zrobili imprezkę międzynarodową na terenie Polski i też oni ogłosili. W związku z tym to mnie wcale nie dziwi, że Amerykanie nawet w sposób symboliczny pokazują, kto rządzi. Jeszcze na tę imprezę nas oszkalowali, ale tutaj nie wiadomo, czy właśnie oni się już dogadali i Amerykanie pozwolili. Dobre, do, dobry rząd PiSu, wydaliście dużo pieniędzy na sprzęt wojskowy, za bardzo się tam nie kłóciliście, żeby wam to sprzęt dostarczyć, a pieniądze zapłaciliście. No, za F15 -y zapłaciliście, przynajmniej pierwszą ratę, przyjadą za 8 lat. Yy, za Patrioty kupiliście. Yy, jak to był kod w worku, jeszcze nieopracowany, już niedługo termin dostawy się zbliża, on jest jeszcze nieopracowany nawet, ale wy nie pytacie, czy jest opracowany, nie, nie popędzacie no, o system artylerii rakietowej Hajmar to się w ogóle nie opowiadacie, także dobry klient, dobry, płaci hojst towaru e, nie wymaga, przynajmniej na razie, więc spoko, spoko, możecie wprowadzić ten podatek od Google, YouTube'a, Ubera i kilku innych, byle nie za wysoki, ha ha, 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 także nie wiadomo, czy tak jest. Może być tak na przykład, że mm, pan, y, pan Kościński, Wie, że Unia Europejska zamierza wreszcie ten podatek wprowadzić, bo Unia Europejska w przeciwieństwie do Polski ma jaja w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, i nawet pożła z nimi na konflikt gospodarczy. Tam są też cła e, odwetowe, postawione i inne tego typu rzeczy. Także Unia Europejska o dziwo pokazuje, że ma jaja. E, I to, to naprawdę w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No i może tam właśnie pan wie, że, że taki podatek będzie sama Unia wprowadzała, i tutaj właśnie o tym pan Kościński mówił. Tylko tyle, że. Podatek cyfrowy w, w rozumieniu Unii Europejskiej to będzie zasilał budżet, ale Unii Europejskiej, e, więc to będzie takie bardzo, bardzo specyficzne, bo my, Polacy, na przykład kupując Netflixa, będziemy mieli podwyższoną cenę ze względu na podatek cyfrowy. E, na przykład youtuberzy pracujący na YouTube. Będą dostawali mniej pieniędzy za swoją pracę. Czyli jak ktoś na przykład nie przewinie reklamy, albo kliknie w banner, gdy się pojawi, albo na przykład ogląda z YouTube Premium, no to ja tam dostaję jakiś procent, nawet całkiem wysoki z tych pieniędzy, co YouTube zarobi. No to YouTube mi zabierze tą część, która będzie potrzebna na opłacanie podatku cyfrowego. Będziesz jeździł Uberem, będzie drożej, e, ponieważ będzie podatek cyfrowy, i tak dalej, i tak dalej. Tak jeśli ja bym to wszystko rozumiał, gdyby to zasiliło budżet Polski. Natomiast, gdy to wprowadzi Unia Europejska, to to zasili budżet Unii Europejskiej. Tej Unii Europejskiej, która się odgraża pisowi, żeby nie da pieniędzy, które się słusznie należą Polsce. Inaczej, że nie da Polsce pieniędzy, które nam się słusznie należą, ponieważ mają konflikt z prawem i sprawiedliwością. Także nie fajnie. No ewentualnie może pan minister Kościński nie wiem, jakiś taki bardziej jajeczny jest od od generalnie od poprzedniego ministra, i od prezydenta, i od, i od premiera, i, i chce się postawić z rządom Stanów Zjednoczonych, ale jakoś nie chce mi się wyda, wydawać, nie wydaje mi się, żeby to mogło być skuteczne. Także raczej to dostanie Unia Europejska, albo mają zgodę, Amerykanów. Kolejny fazy podatek to jest podatek od telewizora i Radia. Czyli abonament radiowo-telewizyjny. Teraz bardzo ważne. Ponieważ formalnie. Po pierwsze, to nie jest opłat, formalnie to nie jest podatek, tylko to jest abonament. E, tyle tylko, że to wprowadzili za głębokiej kobudę, gdy był. Tylko telewizja publiczna i tylko polskie radio. W związku z tym jasne było, że jak masz radio, to słuchasz polskiego radio, bo tylko to było. I za to musiałeś płacić abonament. Jak masz telewizor, to oczywiste było, że oglądasz telewizję publiczną i za to musisz płacić. W dzisiejszych czasach jest tyle słuchowisk, tyle radiostacji, że nie wiem, ja w życiu polskiego radia nie słuchałem, natomiast, yy, znaczy od dawna, od dawna, od wielu, wielu lat, natomiast radio można słuchać na wszystkim, co się tylko da, łącznie z komórką. Podobnie z telewizją. Yy, stacji telewizyjnych jest tyle, a telewizja publiczna tak bardzo weszła w profil polityczny, że dużo ludzi kompletnie nie ogląda telewizji yy, polskiej, ogląda całą masę innych. A też da się to oglądać znaczy nawet na telefonie, jak masz odpowiednie apki, lub umiesz wejść na odpowiednią stronę. Więc to też da się to obejrzeć na wszystkim. I, ale ze względu na to, że jest tak dużo stacji radiowych i telewizyjnych, to już nie jest abonament to już jest podatek, opłata za posiadanie telewizora i za posiadanie radia. I teraz tak. To obowiązuje od wielu, wielu lat. Tyle tylko, że od wielu, wielu lat yy, jest to fikcją. Ponieważ ludzie przestali płacić ten abonament, żeby było śmieszniej, bodajże po wezwaniu yy, Donalda Tuska, chyba, chyba Donalda Tuska, żeby nie płacić tego abonamentu, rzeczywiście ludzie przestali to płacić. I cała masa ludzi ma w domu telefony, radia i wiele innych rzeczy, i kompletnie nie płaci abonamentu. I, i to było tolerowane. Natomiast podobno po wyborach mają się wziąć i mają zacząć robić takie naprawdę porządne kontrole. Do tej pory tak te kontrole, do ich robienia zobowiązana była Poczta Polska. Sobie wymyślili politycy, że listonosz będzie kapusiem i że listonosz będzie donosił, kto ma w domu radio, kto ma w domu telewizor. Założenie było takie, że listonosz to tak do domu wchodzi, zna wszystkich ludzi, więc wie, kto ma radio, kto ma telewizor i ma przypuczować. No, tylko że hmm, politycy zapomnieli, że listonosz to nie jest polityk, który honoru to nie ma za grosz, tylko to jest pan listonosz. I on, zwykle to są bardzo w porządku ludzie i rzeczywiście oni znają wszystkich. Naprawdę, listonosze znają ludzi, którym roznoszą listy. Zwykle poznają na ulicy, pozdrawiają, są bardzo sympatyczni. Zwykle dostałem jakieś napiwki i to jest taka. Innymi słowy, to nie jest obcy człowiek, ok? I, I tym po prostu nie podpierdzielali ludzi. no, Masowo nie podpierdzielali. Ja się wcale tym listonoszem nie dziwię, bo po pierwsze, w Polsce nie ma tradycji donosicielstwa. Więc jeżeli nie trafił się e, taki mm, listonosz, niczym pewna postać z blog ekipy, to, to raczej nie donosił. A druga rzecz, ponieważ, wszyscy, ponieważ listonosz jest jeden, on jest przypisany do rewiru, przepraszam, chyba terenu, rewir to ma policja i komornicy, przepraszam was, no, wiadomo, o co chodzi, do terenu i, i ten listonosz się potrafi nie zmieniać latami, to jak, przychodzi, jak było przypucowanie, to wszyscy wiedzieli, że to listonosz przypucował. No i nawet jeśli ten listonosz był świnią, to i tak nie pucował, bo chciał mieć życie, nie, na dzielni, więc nikt nie pucował. Więc się okazało, że całe te kontrole przez Pocztę Polską w zwykłych, normalnych mieszkaniach, no nic nie dawały. Trochę udawało się im robić kontrolę na przykład w hotelu, że ich tam wpuściła do pokoju jakaś starzystka no i sobie popatrzyli, o kurczę, w, w każdym pokoju hotelowym telewizora, abonamentu nie płacam, u panie, będzie kara. Ale do zwykłych ludzi nie przychodzili, def, przynajmniej bardzo rzadko przychodzili, prawda? A teraz podobno mają przychodzić, podobno mają być zmienione przepisy, że oni mają chodzić nawet z policją, że jest obowiązek że będzie, nie będzie możliwości ich nie wpuścić, bo przyjdą z policją, sprawdzanie, czy masz telewizor, czy nie masz telewizora. Podobno masakra ma być. No, a że większość ludzi telewizor ma, no to po prostu wejdą na blogi, i zaczną czyścić. Także i zapewne będą to bardzo mocno nagłaśniać przez telewizję, że to robią. W związku z tym ludzie zaczną rejestrować te telewizory i zaczną płacić ten abonament. To jest dość przykre, bo ten abonament dość wysoki jest. Poza tym y, dużo ludzi, zwłaszcza wobec rozpolitykowania telewizji publicznej, będzie bardzo się źle czuło z płaceniem tego abonamentu, bo się będą czuli, jakby płacili na propagandę. I nie, nie cisnę tutaj teraz wobec obecnej telewizji publicznej, bo telewizja publiczna, odkąd pamiętam, ma takie coś, że jest po prostu jakby zarządzana przez no przez faktycznego polityka w związku z tym no nie wiem jak to powiedzieć tam zawsze ten kto rządził ten w, po, w telewizji był lepiej traktowany takie miałem wrażenie, ja przynajmniej miałem takie wrażenie prawda no, i tyle. No, to teraz będziemy musieli na to płacić. Kolejny podatek, który wejdzie w życie po wyborach, to jest podatek cukrowy, który ma przynieść od, od 3,2 do 3,6 miliarda złotych, bardzo duże pieniądze, ma wejść po wyborach. Natomiast już Amerykanie powiedzieli, że sobie nie życzą tego podatku formalnie cały czas ma wejść, ale możliwe, że nie wejdzie albo będzie jeszcze bardziej opóźniony ze względu na, na po prostu sprzeciw Amerykanów. No, kurczę. Jeżeli chcecie więcej poczytać, co tam się, posłuchać, co tam się działo, to obejrzyjcie sobie vlog, w którym zadaję pytanie, czym jeszcze jesteśmy suwerennym krajem, bo już Amerykanie nam tutaj bardzo, bardzo mocno łażą z butami. Podatek cukrowy, to tego chcę powiedzieć, że wbrew nazwie wcale nie jest podatek cukrowy, bo to jest podatek od napojów zawierających taurynę, słodzik lub cukier w dużych ilościach oraz od napojów alkoholowych wysokoprocentowych, mówiąc krótko, na nalewek, tego typu rzeczy w małych buteleczkach do 300 ml. Także w tych ostatnich to może cukier jest wykorzystywany do produkcji, ale na pewno cukru nie ma już w gotowym produkcie. No i ostatnie, co zapewne nas czeka po wyborach, wcześniej lub później, to jest podatek katastralny. Dlaczego czeka nas w końcu na pewno? No, Unia Europejska żąda wprowadzenia tego podatku i minimalna wysokość podatku katastralnego to jest 1%. Dla tych, którzy nie wiedzą, podatek katastralny to jest faktycznie podatek wywłaszczeniowy yy, z z własności nieruchomości. Mówiąc krótko, podatek katastralny to jest taki wredny podatek, w którym raz do roku musisz zapłacić ileś procent od wartości twojej nieruchomości. Minimalne 1%. Czyli jak masz na przykład mieszkanie warte pół miliona złotych, to bagatela co roku musisz zapłacić 5 tysięcy. Ale jeżeli będzie 3%, to 15 tysięcy. No i przy podatku katastralnym 3,3% co 30 lat musisz de facto oddać wartość swojej nieruchomości, lub jeśli jej nie stać, to tracisz nieruchomość, nie? To, jest to podatek typowy wywłaszczeniowy, który sprawia, że de facto przestajemy być właśc właścicielami własnych nieruchomości, ponieważ i tak musimy płacić za to de facto czynsz. Tylko ten czynsz nie nazywa się czynszem, nie nazywa się wynajmem, e, tylko nazywa się podatkiem katastralnym. Natomiast to jest bardzo, bardzo wysoki. Dlaczego podatek katastralny jest zły? O tym mówiłem wiele razy w oddzielnych vlogach, więc tylko tak pokrótce powiem. Przede wszystkim, on równo gnoi każdego Polaka. Nawet jeżeli nie masz mieszkania ani domu i wynajmujesz, to i tak zapłacisz podatek katastralny, tyle tylko że nie bezpośrednio. Zapłacisz go pośrednio, bo właściciel twojego mieszkania będzie musiał go płacić, a więc w czynsz, który ty płacisz, on go wliczy. Czy przykładowo, jeśli mieszkanie, w którym mieszkasz, jest warte pół miliona złotych, w Warszawie za to są dwa pokoje, a oni wprowadzą podatek 3% na no to 15 tysięcy, no to gratuluję, o ponad 1000 złotych, pójdzie ci czynsz miesięcznie do góry. Super, nie? Wszyscy się cieszymy, że taki podatek został wprowadzony. No ja po prostu fantastycznie. Zostanie wprowadzony jak się fantastycznie jara. Oczywiście żartuję taki podatek żąda go Unia Europejska, więc jak już powiedziałem, PiS go na pewno wprowadzi i zwalając wszystko na Unię Europejską, przy okazji robiąc wielki raban, jaka to Unia zła, a jaki to PiS dobry. Dlaczego PiS powie, że jest dobry? A no dlatego, żeby nam to osłodzić i jednocześnie, żeby nie było protestów społecznych, bo w Polsce 82% ludzi mieszka w mieszkaniach, które są ich własnością, to zrobią cały szereg ulg. Ulg, które wprowadzą w rzeczywistości tak zwane gotowane żaby, czyli jakby to wprowadzili od razu i to jeszcze 3%, to by ludzie wyszli na ulicę i powiedzieli, nie, no nie oddamy rządowi naszych mieszkań, spaduwa. Natomiast jak, go będą, jak wprowadzą na początku na przykład 1%, a do tego jeszcze wprowadzą ulgę, że na przykład za pierwsze mieszkanie to będą ci zwracać, albo że za ciebie to ktoś zapłaci i tak dalej i tak dalej, to dużo ludzi się zgodzi, bo większość nie będzie dotyczył, tylko to będzie dokładnie tak samo jak z podwyżkami prądu. PiS zatwierdził podwyżki prądu, prawda? Czy przez głupie zachowania e, i te akcje z CO2 mieliśmy podwyżki prądu, prawda? Prawda. W pierwszym roku zrobili tak, że dopłacali, e, e, dopłacali do, do cen prądu, e... W związku z tym te ceny zostały de facto zamrożone dla zwykłych ludzi, dla przedsiębiorców już nie, dla samorządów już nie, prawda? Ale nikt się nie ują za samorządami, bo samorządy to są tacy lokalni politycy, nikt nie lubi polityków, nikt się za nimi nie ujął. Przedsiębiorcy w Polsce to też tak, coraz mniej lubiani są, coraz częściej wraca takie stare, nienawistne trochę słowo z czasów komuny prywatyz, prawda? No i, no i wiadomo jak to wygląda, prawda? Coraz bardziej niefajnie, niefajnie, niefajnie. Ale w tym roku już uwolnili te ceny prądu, i tylko powiedzieli, że, jak, że, dla ty, że będą zwracać ludziom. A potem powiedzieli, że nie wszystkim będą zwracać, tylko tym z pierwszego progu podatkowego. A zobaczycie, że w przyszłym roku się okaże, że tylko tym najbiedniejszym, którzy na przykład zarabiają tylko do 30 tysięcy rocznie, a w końcu się okaże, że wszyscy to płacą. I tak samo będzie z podatkiem katastralnym. Na początku będzie tak, że płacisz na przykład tylko jak masz dwa mieszkania, ale potem to zniosą i będziesz płacił od pierwszego. Na początku będzie tak, że na przykład 1%. Albo przejściowo 1 promil, czyli 1 10%, ale szybciutko dojdą do tych trzech, zobaczysz. E, będą jakieś ulgi, będą dopłaty, ale po dwóch, trzech, czterech latach wszyscy równo będą to płacić. A to będzie oznaczało tylko tyle, że ten, kto nie ma dobrej pracy, ten straci mieszkanie. Bo, kochani, w Polsce naprawdę mieć mieszkanie, które jest warte pół miliona złotych, to naprawdę nie jest trudno. Słuchajcie. Mówię, większe, większe mieszkanie z wielkiej płyty trzy, y, dwupokojowe lub normalne mieszkanie z wielkiej płyty trzypokojowe w Warszawie, w, w trochę lepszej dzielnicy, czyli nie w jednej z tych najgorszych, to jest pół miliona złotych. I to nie są żadne i to nie jest żadne, żadne Bóg wie co, no, duże dwa pokoje lub małe trzy pokoje w wielkiej płycie. Odziedziczone po PRL-u jeszcze. I to jest pół miliona. Albo i więcej. Albo powiedzmy pół miliona. Razy 3% 15 tysięcy złotych, czyli ponad 1000 złotych miesiąc w miesiąc oprocentowanych pieniędzy. Kochani, to jak masz, jak sobie zbierałeś na wkład własny i. Kupisz mieszkanie warte pół miliona złotych, a kredytu weźmiesz na przykład tylko 300 tysięcy, bo 200 miałeś, to raty kredytu będziesz miał mniej niż ten podatek katastralny. To pokazuje, jak to są gigantyczne pieniądze. Więc jak ktoś nie ma dobrej, jak ktoś nie ma dobrej pracy, a pamiętajcie, że idzie kryzys, i to kryzys przez duże K do Polski idzie. Nie słuchajcie tej ściemy, co mówią w telewizji, że, że jest le, dobrze, 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 i cały czas uszczelniają lukę VAT-owską. Dyrektor z Ministerstwa Finansów, co odszedł, powiedział, jak jest. Idzie kryzys. Więc my generalnie będziemy coraz mniej zarabiać. Niektórzy stracą pracę. I jednocześnie do, nowa płata, nowy podatek. Bardzo wysoki, bardzo wysoki. Będą, będziemy tracić mieszkania, zwłaszcza przestrane będą mieli ci, którzy mieszkają w centrum miast, bo tam wartości tych nieruchomości są gigantyczne wręcz. Tak, powiedziałbym, jaka partia popiera podatek katastralny, ale znowu na mnie kuce wsiądą, że ja to taki jestem przeciw Konfederacji. Ach, więc nie powiem. Tyle. Podatek katastralny to zło. Nie można się zgodzić na wprowadzenie podatku katastralnego. Po prostu nie można. A to, że PiS kiedyś mówił, że tego nie wprowadzi, że to jest zło, kochani, ja pamiętam, jak PiS, y, gdy rządziła Platforma Obywatelska, y, głośno się domagał, żeby odwołać dyrektora Muzeum Auschwitz, a teraz zdaje się, że mu przedłużyli kadencję. Bardzo PiS się zmienił, odkąd z opozycji przeszedł do partii władz. Pozdrawiam, jeśli się podobał ten materiał, to proszę o łapkę w górę, komentarz oraz udostępnienie. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa!